Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj słuchajcie, przychodzę do was z czymś, o co wiele osób mnie prosiło. Czy też pisaliście mi to pod filmikami, czy też na DM-ach, czy też jak zapytałam was na Instagramie, jakie byście chcieli filmiki. Swoją drogą zapraszam was na mojego Instagrama, nazwa jest tutaj. Czy też jak was się tam zapytałam, to właśnie dużo osób pisało, że chcecie room tour. A więc przychodzę do was właśnie z tym filmikiem. Ja już kiedyś room tour na moim kanale nagrywałam, co prawda było to kilka lat temu, jak ten pokój dopiero miałam remontowany, jakieś tak 3 lata temu, coś takiego. I od tego czasu ten pokój bardzo się zmienił, z racji, że kiedyś był cały taki niebieski, mam też zresztą niebieskie ściany, ale teraz ten pokój zamieniłam trochę w taki różowo-błękitny, po prostu mamy tutaj dodatki wchodzące w kolor biały, różowy, błękitny. Ja się w swoim pokoju bardzo dobrze czuję, jest on dla mnie przyjemny, uwielbiam mi spędzać czas, zawsze mi tu jest dobrze, także mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba, jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a my już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pokazywania pokoju. Okej, a więc pokazywanie mojego pokoju chyba zacznę od drzwi wejściowych. Są to takie zwykłe, najzwyklejsze szare drzwi, na których są różne zdjęcia. Mam w planach zrobić tak, by całe te drzwi były obklejone w zdjęciach tylko z Instaxa, czyli takich, nie takich, ale na razie te zdjęcia mam tylko 3, dlatego poprzyklejałam jakieś stare zdjęcia z wakacji, żeby coś tutaj jednak było. Nad drzwiami znajduje się klimatyzacja i powiem wam, że ta klimatyzacja, powieszenie tutaj tej klimatyzacji, to był najlepszy pomysł, na jaki mogliśmy wpaść z moimi rodzicami. Z racji, że mój pokój na przykład w wakacje, w ogóle cały rok, ale w wakacje najbardziej, jest wystawiony najbardziej, jeśli chodzi o słońce. Tutaj słońce po prostu bije w wakacje cały czas i jest w tym pokoju, tak się nagrzewa, jest tak gorąco, że nie da się w nim siedzieć. Jeszcze ja mam królika, który no, w wysokich temperaturach chyba by oszalał, dlatego klimatyzacja to naprawdę dobre rozwiązanie. Dlatego mamy tutaj taką klimatyzację. Idąc dalej na prawo, mamy błękitną ścianę i na tej błękitnej ścianie jest nalepka, o którą bardzo często pytacie. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, skąd ona była, z racji, że moi rodzice ją kupowali, a kupowali ją jakieś 3-4 lata temu, wtedy, kiedy ten pokój miałam. Jest to taka nalepka z takim serduszkiem, a w środku są w różnych językach napisy kocham cię. I wydaje mi się, że daje to naprawdę takiego uroku, bo gdyby nie to, to ta ściana byłaby totalnie pusta. Także co, lecimy dalej. Tutaj na prawo mamy również lampę. Ta lampa to jest mój ostatnio nowy nabytek, dlatego w sumie jeszcze nie wiem, czy tu będzie stała. Na razie może sobie stać, dlatego że często z niej korzystam, często jej używam, więc najprawdopodobniej będzie stała właśnie w tym miejscu. Teraz filmiki mam nadzieję, że będą lepszej jakości i wszystko będzie lepiej oświetlone. Także no. Idąc dalej, mamy tutaj taką różową pufę. Ona była kupiona w TK Maxie. Na tej pufie mamy taką wielkanocną poduszkę. Moja mama znalazła chyba ją też właśnie w TK Maxie. Kupiła mi i sobie na razie tutaj leży. Pewnie nie będzie leżeć cały czas, tylko właśnie przez ten okres wielkanocny, ale na razie leży i ładnie wygląda. Następnie mamy łóżko. O łóżko też się mega często pytacie. I słuchajcie, ja nie mam pojęcia, skąd jest to łóżko. Jeżeli znajdę, to napiszę wam je w komentarzach, ale powiem wam, że to łóżko mam już chyba z 10 lat, albo no 6 na pewno. Na nim mamy taki różowy kocyk i 4 poduszki. Wszystkie 4 poduszki są z Pepco, jeżeli się nie mylę. Nie, chyba wszystkie 4 poduszki są z Pepco, tak mi się wydaje. Tutaj z boku mamy 2 takie półeczki. Na jednej jest licznik jakby dni, którego w sumie dawno nie przestawiałam, bo pisze 20 marzec, a mamy chyba 4 albo 5 kwietnia, ale mniejsza z tym. Na górze mamy też lampki i tutaj są właśnie one podpięte, ale cały czas spadają, nie zapalam ich w ogóle. Raczej tylko jak w jakieś takie wieczory, jak sobie coś oglądam albo coś w tym stylu. I jeszcze mamy pilocik do tych tutaj lampek, które są poprowadzone tak przez całą tą ścianę, one są przyklejone i to są, słuchajcie, takie LEDy. Tutaj mam od nich pilocik, tak to się prezentuje. No pewnie osoby, które mają TikToka, to wiedzą, co to jest. No i tak one się świecą. Mają kilka trybów, no ale ogólnie tak się prezentuje. Rzeczą, która znajduje się obok łóżka, to jest taki mega milusi dywanik. Taki malutki, tak się on prezentuje, ale powiem wam, że to jest najmilszy materiał, jaki kiedykolwiek dotykałam. I słuchajcie, to jak i to, te dwie rzeczy były kupione równocześnie w TK Maxie. Idąc dalej na prawo mamy lustro, takie zwykłe, białe. Ono jest najprawdopodobniej z Ikei. Tak, wydaje mi się, że jest z Ikei. Z tyłu na tym lustrze służy mi jako wieszak. Mam tutaj różnego rodzaju torebki,
tutaj jakaś nerka, plecak, tam torebki. Tutaj mam też dresy i bluzy, które tak noszę sobie na co dzień. Także to wszystko sobie tutaj wisi i po prostu mi służy. Następnie idąc dalej w prawo mamy dwie takie komody. No i tutaj już będzie ciekawiej, bo mniej więcej Wam pokażę, co jest w środku. Tutaj w tym pudełku mam różne umowy, YouTube'owe, nie YouTube'owe, jakieś po prostu ważne dokumenty. Także tutaj w tym pudełku są dokumenty, dalej mamy gwiazdkę świecącą. No i co, teraz przechodzimy do tego, co mam w szufladach. Zaczniemy sobie od początku. I tak, tutaj mamy całkiem sporą kolekcję okularów przeciwsłonecznych, ale powiem Wam, że i tak najczęściej korzystam tylko z tych. Także no, mam jakąś tam kolekcję, ale jednak wolę zwykłe, klasyczne, czarne okulary. Tutaj mamy wszystkie pokrowce na okulary, jakaś taka stara szczotka, z której w sumie już nie korzystam, bo zajmuje mega dużo miejsca. Tutaj mamy kuferek z jakimiś takimi, no tutaj na przykład jest krawat, opaska na oczy, jakieś tam inne opaski, także tutaj są naprawdę różne rzeczy. I ostatnio to taka mała kosmetyczka z Hello Kitty. I to, co się znajduje w środku, to są takie wałki. Powiem Wam, że kiedyś byłam mega zajarana lokami i bardzo chciałam mieć falowane włosy. I robiłam sobie takie właśnie na takich wałkach loki, ale ani razu mi to jeszcze nie wyszło. No, musiałabym chyba trochę z tym popracować, ale na razie odłożyłam to i nie korzystam. W drugiej szufladzie znajduje się biżuteria i perfumy. A w zasadzie to jest tylko kilka perfum, bo większość takich moich ulubionych, które teraz aktualnie najczęściej korzystam, stoi na toaletce, a tutaj są perfumy, które albo czekają na wakacje, bo są takie typowe wakacyjne zapachy, albo z nich nie korzystam, albo czekam, aż najpierw zużyję moje ulubione perfumy i dopiero przejdę do tych. Także tutaj sobie leżą. I słuchajcie, to jest biżuteria, której w ogóle prawie nie noszę, ale zostawiam sobie, bo jest to jakaś pamiątka, może się kiedyś przydać. Biżuterię, którą noszę, mam w organizerze, który zresztą pokazałam Wam w filmiku o mojej toaletce, także zapraszam tam, jeżeli jesteście zainteresowani. No, także tak to się prezentuje, to jest naprawdę dużo, dużo różnych rzeczy. Idąc dalej, tutaj są takie w sumie rzeczy pamiątkowe bardziej. Jakaś czapka misiu, to jest pamiątka z Australii. Ja nie wiem, po co to w ogóle mam. Tutaj mam jeszcze jakieś takie gry rodzinne, jakieś banany, tutaj DOS, tam pod spodem jest jeszcze Uno, Double, no i skakanka i w sumie tyle. Tutaj nie ma nic ciekawego tak naprawdę. No i następna szuflada, tutaj mamy, słuchajcie, elektronikę. Tutaj są rzeczy związane, ale w sumie nie tylko, ale z najczęściej rzeczy związane właśnie z moim YouTube'em, z nagrywaniem, trochę z moim sprzętem. Tutaj na przykład mamy pełno wkładów do Instaxów, bo jak byłam kiedyś w Japonii, to sobie nakupowałam pełno, a w Japonii byłam no już chyba z 4 albo 5 lat temu. Pokrowiec na aparat, jakieś kable, tutaj też kosmetyczka z kablami, jakaś stara myszka, LEDy, ładowarka do baterii, do aparatu i bateria zapasowa, ramka, która aktualnie nie stoi, bo się niestety złamała. Dalej mamy jakieś stare opakowania, nie wiem, po moim telefonie, po moich słuchawkach i po Apple Watchu. Często się pytacie, jakiego mam Watcha. Mam serię 3. Jeśli chodzi o słuchawki, to mam tą pierwszą, a jeśli chodzi o telefon, to jest iPhone X. No, także jakieś tam po prostu pudełka, statyw do telefonu, jakieś baletki, bo jak jeździłam na obozy taneczne, to zawsze mi się one przydawały. Tutaj rzeczy są do charakteryzacji jakichś różnych. I pod spodem jest jeszcze ramka, którą dostałam na urodziny. Tutaj mamy różne medale za jakieś osiągnięcia. No i obudowa od aparatu podwodna. W sumie wydaje mi się, że tutaj były takie w miarę ciekawe. I słuchajcie, w ostatniej szufladzie są jakieś piżamy, bielizna, także wydaje mi się, że nie ma sensu totalnie tego pokazywać i rozgadywać się na ten temat. No i teraz przychodzimy do drugiej komody. Na drugiej komodzie stoi taka jakby rameczka, do której można wkładać sobie literki. Ja aktualnie mam napisane I am waiting until spring. No, teraz przechodzimy oczywiście do tej komody i w sumie tutaj te dwie pierwsze szuflady to są szuflady kosmetyczne, które pokazywałam w filmiku o mojej toaletce. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, tak Wam teraz tutaj pokażę z grubsza, jak to wygląda, ale jeżeli jesteście zainteresowani tymi dwoma szufladami, to zapraszam do filmiku o toaletce. Kolejna szuflada tak się prezentuje. Tutaj są same książki, jakieś takie mega duże książki, typu na przykład od języków. Także ja na przykład z koleżankami jestem podzielona tak, że część ona bierze, część ja biorę. Ja też dużo książek mam takich, które ja biorę w szafce, także te po prostu sobie tutaj siedzą, a te zabieram. No i oczywiście mój szkolny piórnik. W tej szufladzie tutaj też są takie szkolne rzeczy. W ogóle te dwie ostatnie, trzy ostatnie szuflady to są takie szkolne. O, nawet mam fajny spinacz od Kupisza. Też jakieś cienkopisy,
kredy, tutaj mam literki do tego, do tej ramki. Tak, tutaj mamy różne pompony, bo nawet jakaś igła wyleciała. No, także tak to się prezentuje. I słuchajcie, moi drodzy, ostatnia szuflada. Musimy trochę to przyspieszyć, bo się mega rozgaduje. Cześć, Aro, przyszedłeś pomóc? Dobra, suń się troszkę, proszę. No, jeszcze troszkę. O, dziękuję bardzo. Tak się prezentuje ostatnia szuflada. O, coś tutaj się zablokowało. Tak się prezentuje ostatnia szuflada i tutaj też jest, słuchajcie, takie masło maślane, tutaj jest wszystko. Kalkulatory, gumki do mazania, jakieś inne pierdółki, kredki. Tutaj mam, słuchajcie, książki od hiszpańskiego, jakaś szkolna teczka i książki od angielskiego. I tutaj jakiś filc i bibuły w środku. No, także tak się prezentuje ta szufla. No i co, lecimy dalej. Dalej mamy okno, tutaj jedno, tutaj wcześniej było... drugie, pod spodem klatka Aro, tak ona wygląda, często się pytacie, jakich jest wymiarów, czy nie jest za mała, czy nie jest za duża. Słuchajcie, tak się ona prezentuje. Tutaj zapomniałam wspomnieć o tym, że na całym pokoju jest rozłożony dywan. O, proszę bardzo, taki szary, najzwyklejszy dywan. Lecimy dalej. Dalej mamy toaletkę. Tutaj pokażę Wam tylko tak z wierzchu, nie będę się rozgadywać, z racji, że filmik o toaletce na moim kanale już jest. No i co? Ostatnia część pokoju, czyli biurko. Czyli w sumie najważniejsza rzecz, na której spędzam najwięcej czasu, oczywiście poza łóżkiem. Tak się to prezentuje i pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie mam w pokoju szaf, bo to pytanie padło już na wcześniejszym roomtourze i pewnie padnie też teraz. Słuchajcie, otóż to ja nie mam szafy w pokoju z racji, że mam garderobę. Mam garderobę wspólną z moim bratem, moim tatą, moją mamą. Mamy tam też żelazko, mamy jakieś pościele, także naprawdę jest osobna garderoba na takie rzeczy. Miałam kiedyś szafę w pokoju, ale po prostu zajmowała tak dużo miejsca, bo ona była tutaj cała. Jak widzicie, tej całej przestrzeni nie miałam. Ja sobie teraz nie wyobrażam nie mieć tej przestrzeni, bo naprawdę ten pokój wtedy był taki malutki. Teraz zdecydowanie się powiększył, jest więcej miejsca, także naprawdę pokój jest przestrzenny. No i tak, zaczniemy od tych tutaj szuflad. W pierwszej szufladzie mam kable. Tutaj na przykład jest tak, kabel od lampy, statyw do lampy, kabel od laptopa, kabel od zegarka. Bo słuchajcie, to jest taka szuflada w sumie z jedzeniem, ale aktualnie mam podjęte wyzwanie miesiąc bez słodyczy. Osoby, które oglądają mnie na Instagramie, o tym wiedzą. No dobra, chodź. Dam ci. Spokojnie, Aro. Patrzcie, jak można nie kochać takiego słodziaka. Przecież to jest przesłodkie, to jest najsłodsze zwierzę na świecie i całe oblazłam oczywiście. No, także to jest szuflada z jedzeniem, najczęściej po prostu z słodyczami i rodzynkami, orzeszkami i jakimiś przysmakami Aro, które najczęściej sobie wcina, żeby po prostu to wszystko było na wierzchu, ale no, ja do tej szuflady nie zaglądam, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby miesiąc bez słodyczy się udał. I ostatnia, słuchajcie, szuflada. Aro, proszę cię, odsuń się. Aro, odsuń się. Ostatnia szuflada to jest, słuchajcie, szuflada z jakimiś portfelami, portmonetkami. Tutaj mam nawet jakąś taką moją starą szczotkę, którą przeznaczyłam do czesania Aro, bo ja już z niej nie korzystam, jest troszkę zniszczona i teraz czeszę nią Aro. Tutaj w tej najwyższej szufladzie jeszcze mam jakieś pierdoły, koszyczek ze słuchawkami, powerbank, taki tygodniowy kalendarz, krem do rąk, żel do rąk antybakteryjny. Tutaj mam jakiś taki scyzoryk z Miami, jakieś lusterko. No, także tak to się prezentuje. Na biurku jedyne rzeczy, które trzymam, to jest laptop. Tutaj mam taką lampkę, którą się zapala takim dotknięciem, i dwie świeczki, jedna z Yankee Candle, druga taka, którą dostałam w kalendarzu adwentowym od mamy, i tutaj mam jeszcze takiego kwiatuszka, który tak naprawdę jest takim trzymaczem żelu antybakteryjnego. Na samej górze mamy jakieś puchary, osiągnięcia. W sumie mogę wejść do góry i Wam je pokazać. Samorządowiec roku 2018-2019. I słuchajcie, tutaj mam jeszcze trzecie miejsce Mistrzostwa Centrum Tańca Champion Team w pole dance. I tutaj też są jakieś same medale za tańce, bądź za akrobatykę. Trzy segregatory, w których trzymam jakieś gazety, dokumenty, papiery, książki stare i różne tego typu rzeczy. Tutaj taki kuferek z odświeżaczami powietrza. Taka ramka z trzema zdjęciami, które dostałam kiedyś od Yeah Bunny. Dookoła mam tutaj na tej szafce cotton ballsy, takie miętowo, szaro, błękitno, takie zielone.
książki, 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 cały tom Harry'ego Pottera, uwielbiam, kocham Harry'ego Pottera. Dwa takie koszyki, w tym trzymam świeczki, a w tym różne case'y, rzeczy do telefonu. Tutaj z boku w sumie nic się dużo nie dzieje, cztery takie szklane pojemniczki na długopisy, nożyczki, spinacze, jakieś takie rzeczy. Niżej mamy taki koszyczek, w którym też są jakieś takie pierdółki. Nie pamiętam, czy pokazywałam to na filmiku z mojej toaletki. Wydaje mi się, że nie, ale tutaj też są takie różne kosmetyczne rzeczy. No i tutaj ostatnia rzecz z boku, to jest taki organizer na biżuterię i to też Wam pokazywałam w filmiku o toaletce. Ostatnia taka szafeczka, mamy tutaj plan lekcji, kalendarz na 2020 rok, bidon na wodę albo na jakieś picie, ale aktualnie piję z tej butelki, no i ładujący się telefon. Okej, także tutaj w tej szafce mam jakieś stare zeszyty, notatniki, jakieś książki, mam też kilka butelek Duffy, tutaj niżej też jakieś takie rzeczy papiernicze, case na laptopa, tutaj dwie takie półeczki. W tym pudełku z Kielsa mam, słuchajcie, wszystkie moje magnesy. I tutaj mamy również pamiątki, bo są to różnego rodzaju breloczki. I ostatnia szafka jest poświęcona Aro. Tutaj są rzeczy do sprzątania, jakieś jedzonko, jakieś do czesania go, obcinania. Okej, moi drodzy, a więc dziękuję wszystkim za tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, wtedy dołączycie do mojej rodzinki, także klikajcie ten czerwony przycisk na dole. No i co, dajcie znać w komentarzach, czy mój pokój Wam się podoba, czy moglibyście taki mieć, a ja już dziękuję wszystkim za oglądanie, do następnego i cześć!